To nie jest tak, że nas zapraszali do Unii. Pamiętam rok 94, kiedy się rozpoczął. Ja byłam wtedy nastolatką, nie myślałam jeszcze o tym, co mi da Unia, ale rozpoczęły się te wszystkie procesy przygotowujące nas do wejścia. I to my o nie się staraliśmy. 10 lat. 1 maja 2004 to było wielkie święto demokracji, wielkie święto europejskie. Ja byłam dumna, że jestem Europejką, już nie tylko geograficznie. Bardzo szybko skorzystałam z tego prawa, które mi dawało przystąpienie do Unii Europejskiej, bo po studiach wyjechałam do koledżu w Londynie i uczyłam się tam na takich zasadach jak moi przyjaciele z innych krajów. I to jest tak, że ja się obawiam, że to nie będzie polexit, że nie będziemy negocjować warunków jak Wielka Brytania, tylko to będzie wypierpol. Proszę Państwa, bo nam coraz bliżej jest do tej ściany wschodniej. My dzięki rządzącym mamy coraz więcej wrogów, a coraz mniej przyjaciół. Ja podróżuję, korzystając jeszcze z otwartości granic, coraz ciszej mówię, skąd jestem. I nie mówię już tak dumą jak zawsze. Ja nie chcę się wstydzić tego, że jestem Polką, bo Polaków zaczynają traktować jak ksenofobów, antysemitów, rasistów i homofobów. Ja taka nie jestem i dlatego chcę zostać w Unii. Ja się cieszę z tych gwiazdek, ale ja teraz myślę o 8 gwiazdkach i chcę Państwu powiedzieć jedno.